My tu już zaczęliśmy sobie rozmawiać, że Dagmara to by najbardziej chciała zatańczyć dyskotekowy. To w finale dopiero będzie taka no. szansa. A w tym tygodniu? No tango. Tango. No i jak idzie, jakie emocje? No idzie, przepraszam, idzie jak po grudzie, jak zwykle, jak z każdym początkowym treningiem. Emocje są cały czas, bo to człowiek no gdzieś też ma tak to. Oczywiście, że ja sobie wszystkiego robię żarty, co mogę, no ale no troszkę tego tańca Jasne. Musi być, więc nie mogę sobie tak całkowicie potraktować tego, że to jest o, high life. No nie no, trzeba tutaj troszkę też poćwiczyć i no i początkowe dni, jak się dowiadujemy o tańcu, to są ciężkie. Tam na korytarzach Szkoły Tańca Tomka Barańskiego zauważyłem, że będzie wam towarzyszył na parkiecie pewien gadżet. Myślisz, że on wam pomoże czy przeszkodzi? A ja wiem, nie wiem właśnie. Kilka metrów ma. Czy ja się nie zaplączę w to wszystko i tego się obawiam. No zobaczymy. Właśnie zaraz będziemy próbować. No. Widzowie cię kochają, więc wierzę, że będzie dobrze. Tak samo jak masz wspaniałe wsparcie od swojego syna, podejrzewałem, że w ostatnim odcinku faktycznie Conan cię wspierał. Zresztą nie był sam, bo ze swoją ukochaną macie wspaniały kontakt, ale tak sobie jechałem do was i myślałem, a czy ty miałaś dobry kontakt ze wszystkimi dziewczynami Conana? Bo z Ewą masz już wyjątkowy. Ja kocham Ewunię, ale ja jego wszystkie dziewczyny kochałam, lubiłam i on zawsze miał bardzo fajne dziewczyny. On miał naprawdę i to takie, w takich był w dłuższych związkach dwóch, to była taka Mariolcia, fajna dziewczyna, bardzo mądra. Paulinka też kochana, też mądra dziewczyna. Miał wszystkie mądre dziewczyny, one wszystkie na studiach są, za granicą, prawo, Ewunia medycyna. No ale ze Ewunią on jest najdłużej, więc to jest siłą rzeczy, że najbardziej się z nią zżyłam. No i teraz jest już starszy. Fajnie by było, żeby została synową. Jeśli nie zostanie, to też będę ją kochać i mam nadzieję, że na swój ślub mnie zaprosi, z kimkolwiek by nie był. Ale tak, ja kocham Ewunię bardzo, bo to jest mądre dziecko. Mądre i dobre dziecko. Chciałabym, żeby była moją synową, padło przed chwilą. I to też jest taki ciekawy temat, bo wiele osób ma takie wrażenie, że w tych czasach nie jest potrzebny ślub, żeby być szczęśliwym. Jak ty na to patrzysz, jeśli chodzi właśnie na przykład o twojego syna? Potrzebne to czy niepotrzebne? Nie, no ja jestem tradycjonalistką. I trzeba, żeby ślub był, jak ludzie chcą żyć razem, to no ja bym chciała, żeby był ślub i zresztą u nas cała rodzina ma takie podejście, więc nie sądzę, że u Conana by było to bez, bo jeżeli on już będzie ten czas, że oni z Ewą już się zdecydują, to on na pewno, zresztą Ewa by chciała i on też na pewno będzie chciał. Także tu, jeżeli oni będą razem, no to nie będzie tak, że będą żyć na kocią łapę 30 lat. Nie, tu będzie ślub na pewno. Jak będą razem, jak nie, no to nie wiem, no ale tak chciałabym, żeby zostali razem. Conan zawsze powtarza, że ma bardzo mądrą mamę. Mnie ciekawi, jaką jesteś w takim razie teściową. Czy to jest tak, że zostawiasz młodym swoje ich sprawy? Czy faktycznie rozmawiacie też na tak poważne tematy we trójkę, jakim jest na przykład ślub? Nie, my jeszcze nie poruszamy tego tematu, ponieważ oni bardzo rozważnie podchodzą do tematu jakby instytucji małżeństwa i oni dobrze wiedzą, że to wszystko trzeba tak troszkę poukładać. Na wszystko jest swój czas. I najpierw oni muszą się wykształcić. To jest podstawa i ja też bym była za tym, żeby oni się najpierw wykształcili, żeby to tak wszystko miało swoją kolejność. Jakąś tam złapać stabilność zawodową, żeby jakiś ten komfort psychiczny był. Nie tak jak wielu ludzi i wiele młodych małżeństw, takich świeżych, boryka się z problemami finansowymi i później scedowują to wszystko na rodziców, tak? No bo nie ma pracy dobrej, nie ma tego wykształcenia i zabierają się jakby od tyłu za robotę. Oczywiście dzidziuś to jest fajna rzecz i to jest super sprawa. Jak się pojawia, no to już trzeba to, wiadomo, trzeba to pielęgnować i trzeba się tym cieszyć, ale ja uważam, że wszystko musi być tak, czasy są teraz ciężkie, jest bardzo duży pęd życia i ludzie sobie stawiają coraz wyższe poprzeczki i jakby uważam, że już teraz nie jest dobrze, jak ktoś się decyduje na dziecko, ale tylko po to, żeby rodzice wychowywali te dzieci. Dlatego, że my, drodzy Państwo, młodzi ludzie, my się już was nachowaliśmy, my już przy was straciliśmy życie. I
I jeszcze nie obarczajcie nas waszymi dziećmi, bo tak się często zdarza. Dziecko potrzebuje mamę, tatę najbardziej. I ja tak uważam i fajnie jest. Powiedziałam to też synowi. Nie, ja nie mówiłam, bo ja do nich akurat mówię, ja akurat mam inne podejście, ponieważ ja nie mam jakichś zawodowych obciążeń. Ja mogę robić co chcę, tak? Ja mam cały czas wolny dla siebie i to ja sobie wybieram jakieś tam moje historyjki, które ja chcę robić w życiu. Więc ja mówię, jak zrobicie, ja będę bawić, ale oni by mi nie dali, bo to dziecko to... Ja bym zmanierowała, ja bym zepsuła im dziecko. No, absolutnie, to nie jest prawda. Zdaję sobie z tego sprawę. Konan powiedział, że będziesz na pewno fantastyczną babcią, jedyne czego się obawię, to żebyś przy tym dziecku nie przeklinała, nie daj Boże. No ale wiesz, żebym przeklinała i dlatego nie dałby mi na wychowanie. Ale tak jak mówię, fajnie jest, że oni do tego podchodzą tak, że najpierw stabilizacja, wykształcenie, jakiś zawód i później się decydujemy, że jest jakaś baza, a nie na hałam, bo dziecko to nie jest zabawka, którą my oddamy sąsiada córeczce. To jest poważna rzecz, dziecko. Spotykamy się 12 marca. Czy wiesz, co będzie za równy miesiąc? Balanga będzie jakaś? Urodziny Dagmara będzie obchodzić. Lubisz ten dzień? Aha, 12 kwietnia mam urodziny, no właśnie. A które to już teraz będą? Internet mówi, że 49. Weryfikujemy, czy to prawda. Tak, tak, myślałam, że już 5 dych, cholera. Ale dobrze, że nie, bo to koszta na 50 trzeba bibę zrobić. No tak, to nie, dobrze, że to dopiero za rok. Nie, tak, tak, no tak, tak, 49 lat. Jakie ty masz przemyślenia? My mamy taki też specjalny czasami numer Viva Age, czyli Viva Wiek. Mówimy tam o tym takim hasłem, że wiek to tylko liczba. Zgadzasz się z tym, czy czujesz się na swój wiek? Nie, ja zatrzymałam się, ja wpadłam w pętlę czasową, jak mój Konan mówi w podstawówce i tak chyba zostało, ale mi jest dobrze, że ja mam cały czas w sobie coś dziecka, mi się z tym dobrze żyje. Ja tak nie chcę dorośleć, bo po co? Są oczywiście pewne tam kwestie życiowe, w których ja jestem mega dorosła i muszę myśleć tu jako tato i mama, jeżeli chodzi o Konana i o moje też życiowe sprawy, takie jak finanse, to też muszę myśleć. Jestem głową w tym wszystkim, ale to są tylko te dwie kwestie, pieniądze i Konan, a tak to ja jestem dzieckiem. A zdrowie? Jak sobie pomyślisz o swoich nogach za 20 lat? A nie, no to co, no to ja się nie martwię, ja dlatego powiedziałam mojemu doktorowi Stawickiemu, że doktor musi żyć 200 lat, bo kto mi będzie nogi pilnował, nóg, nie nogi jednej. Ale masz nadzieję, że on mówi ci prawdę, czy że on się trochę boi i mówi tak, żebyś była szczęśliwa, bo to jest poważny temat. Nie, to jest bardzo, bardzo prawdziwy człowiek, doktor Ryszard Stawicki i on wcale nie jest takim optymistą jak ja. Ale chyba jego zaskakuje mój optymizm bardzo i to jest dobre, ale ja dopóki on będzie żył i dlatego ja mówię doktorze, doktor musi żyć 200 lat, bo jak ja będę żyła 100, to doktor musi żyć dłużej, bo trzeba mi nogi ratować, ale ja uważam, że medycyna pójdzie już na tyle do przodu, bo jeszcze teraz, a już jest, testują w Stanach jakiś żel, 6-krotnie jest silniejszy od chrząstek stawowych, już to testują i nawet są zmodyfikowane implanty do nóg, bo ja cały czas siedzę w tym w razie protezy. I także ja już uważam, że tam za ileś lat moja głowa mnie na tyle długo ponosi, bo z lewą ja uważam, że mam gorszy problem. Że dojdziemy w medycynie do takiego momentu, w którym no, będzie to taka operacja jak zwykły zabieg. Jesteś otwarta chyba też na takie innowacyjne, no to nie są eksperymenty, bo to jest wszystko oczywiście badane, na takie innowacyjne rozwiązania, o których choćby powiedziałaś przed chwilą. Nie, no ja jakby nie mam wyjścia, bo ja nie mam chrząstek stawowych, u mnie trą kości o kości. I nie mam ruchomości w stawach, więc to się wszystko ścieje, kości się rozkawałkowywują i dojdzie kiedyś do jakby ich jakiegoś takiego rozszczepienia i wzajemnego szczepienia, że będzie to tak mocny ból, że będę wołała artrodezę, ale ja mam nadzieję, że to będzie no w takim czasie, kiedy już będę mogła coś zrobić. W ogóle o tym nie myślę. Na razie moja głowa nie przyjmuje do wiadomości, że ja będę miała usztywnioną nogę. W Polanicy, po tym wszystkim moim wypadku, w Polanicy doktor Kapica nie widział szans dla lewej nogi, chciał ją usztywniać. Ja mówię, że nie.
Więc pojechałam tu do doktora Śmigielskiego, powiedział, że weźmie się za nogę, no ale w końcu stanęło na doktorze Stawickim. I także oni widzieli nadzieję i no nie ma usztywnionej nogi, a ja wylądowałam w Tańcu z Gwiazdami. No właśnie, ty tańczysz w największym tanecznym show w Polsce i no. Widzowie, gdyby nie znali twojej historii, zdecydowanie nie wiedzieliby w ogóle, że tam są jakiekolwiek problemy. Na koniec więc pobawmy się we wróżkę, bo tango przed tobą, jak powiedzieliśmy na początku. Jak myślisz, ile punktów zdobędziecie? A po co ja mam mówić o punktach? Bo bardzo chętnie mówiłaś o nich tydzień temu. Mówiłaś, że nawet cię ucieszy jedynka, dwójka, a tutaj było o wiele lepiej, Dagmara. Dlatego ja tym pozytywnym akcentem. Rośnie. Tak, no. Już teraz dostałam najsłabszą, najsłabszym ogniwie chyba była trójka. No to ja już bym nie chciała widzieć trójki, chciałabym widzieć ponad trójkę. Ale jak nie zobaczę, jeśli chodzi o czacze, spodziewałam się, że będą... Ja mówię, Hakiel, cieszmy się z dwójek. Myślałam, że będą same jedynki. Co będzie, to będzie. My mamy się dobrze bawić, drodzy Państwo, i wy się macie z nami dobrze bawić. A oceny, to są tylko oceny. A co to uczeń bez jedynki albo bez dwójki? To żaden nie uda jak żołnierz bez karabina. My się bawimy dobrze z wami. Marcin tam nas podsłuchuje, tak mam wrażenie. Marcin, ile będzie punktów? O, panie! Rozbijemy wam! Gadaliśmy o wieku. Marcin skończył 4 dychy, to liczę, że 4 dychy też w waszym przypadku padnie w tej edycji. A kiedy ty masz urodziny? W czerwcu. A którego? 6. A, mój kononek 7 lipca, ja 12 kwietnia. Pamiętaj o torcie. Wszystkiego dobrego dla was. Widzimy się w niedzielę. Dziękuję. Kciuki zaciśnięte. Drodzy Państwo.